Eminencjo, czcigodny księże kardynale, jako prefekt kongregacji do spraw świętych, miał ksiądz kardynał sposobność śledzenia krok po kroku procesu beatyfikacyjnego papieża, który tak wielu świętych i błogosławionych podarował Kościołowi i światu. Teraz on dołącza do nich jako błogosławiony. Czy jest jakaś logika, jakaś złota nić w tym wszystkim? Myślę, że tak, że jest to logika dobra. Świętość bowiem rozprzestrzenia się tak, jak rozprzestrzenia się dobro. Świętość to taki pożar dobra, a ogień natychmiast zapala innych i można by powiedzieć, że jest to szerzenie dobra, które napełnia tlenem atmosferę duchową świata, nie tylko Kościoła, ale też świata, ponieważ święci to dobra nowina, która wnosi wiele dobra w szerokim morzu złych wiadomości, jakie otrzymujemy każdego dnia. Święci są dobrą wiadomością, ponieważ są uosobieniem Ewangelii, a Ewangelia jest dobrą nowiną. Santi sono delle buone notizie perché sono personificazione del Vangelo e il Vangelo è una buona notizia. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II jego eminencja mógł poznać osobiście papieża Polaka, który wyświęcił osobiście jego eminencję na biskupa. Jaki rys świętości osobistej najbardziej promieniował w codziennym życiu i z pasterskiej posługi sługi Bożego Karola Wojtyły? Myślę, że wszyscy go podziwiali, wpatrywali się w niego z podziwem, widząc w nim człowieka wielkiej wiary, naprawdę ojca wiary jak Abraham i jak dziewica Maryja, nasza matka w wierze. Był on wielkim człowiekiem wiary, który widział historię w świetle obecności, opatrzności Bożej w historii. Opatrzność Boża, która zawsze zwycięża, która sprawia, że dobro zwycięża nad złem, którego jest bardzo dużo w historii. On był świadkiem tego zwycięstwa dobra nad reżimami, jakie wielokrotnie go upokarzały, prześladowały podczas całego jego życia. Dlatego uważam, że on może nas nauczyć, abyśmy mieli wielką wiarę, wielkie zaufanie względem opatrzności Bożej. Papież, można by powiedzieć, nowego tysiąclecia wysoko postawił uczniom Jezusa poprzeczkę życia chrześcijańskiego. Świętość dla wszystkich. Jak można by wyrazić ją słowami zrozumiałymi i przekonującymi dla ludzkości, która nas otacza? Tak, to prawda. Zresztą mówi o tym również Sobór. Świętość jako wysoka miara życia chrześcijańskiego. To nie jest niczym innym, jak tylko praktykowaniem podstawowych cnót, które przyjmujemy w darze w momencie chrztu, a to oznacza żyć wiarą, nadzieją i miłością. Oczywiście te cnoty mogą być wprowadzane w życie na poziomie normalnym, czyli na poziomie, można by rzec, wszystkich wiernych, ale też można nimi żyć na poziomie nadzwyczajnym, jak to jest w przypadku świętych. Żyć tymi cnotami na poziomie nadzwyczajnym oznacza, że cnoty te są przeżywane w sposób heroiczny. Heroizm cnót chrześcijańskich oznacza żyć życiem wiary, nadziei i miłości w sposób tak bardzo zaangażowany, tak bardzo wysoki, że aż do zadziwienia pozostałych wiernych, do oczarowania bliźnich. Z tej racji heroizm polega na wzbudzeniu podziwu i naśladowania. A w taki sposób żył Jan Paweł II i to nam pokazał. On żył tymi cnotami w sposób heroiczny i sprawił, że chrześcijanie mogli podziwiać w nim ten heroizm, a jednocześnie naśladować jego życie, na tyle, na ile było to możliwe w warunkach, w których się znaleźli. Nello stesso tempo imitare la sua vita quanto più è possibile nelle loro condizioni, diciamo, in cui si trovavano. Eminencja zna naszą ojczyznę i miłość Polaków do Maryi. Czy Totus Tuus, papieża, który przybył z dalekiego kraju, zachowa swoją inspirującą siłę dla przyszłych pokoleń? Wierzę, że tak, ponieważ Totus Tuus to nic innego, jak tylko wyjaśnienie zawierzenia, którego Jezus dokonał na Kalwarii wobec nas i wobec Maryi. My jesteśmy synami tej niebieskiej Matki, która jest także Matką Jezusa i Matką naszą.
Maria jest naszą matką, dlatego my zostaliśmy jej powierzeni, a ona nas prowadzi za rękę w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Totus tuus oznacza, że my wszyscy należymy do Maryi, ale nie po to, aby pozostawać w ramionach Matki, ale by być podarowanymi sercu miłosiernego Jezusa. Dlatego Madonna mówi nam zawsze, uczyńcie wszystko, co On wam powie. Tak więc totus tuus to nic innego jak podarowanie nas sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa. My zresztą mamy tę rzeczywistość w Kościele katolickim. W każdej naszej kaplicy znajduje się obraz Madonny oraz zawsze jest Najświętszy Sakrament. Totus tuus znaczy, oto idźcie do naszego Pana Jezusa Chrystusa i dajcie się pojednać przez Niego. W historii Kościoła Maryja posiada ten szczególny charyzmat. Być drogą prowadzącą do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego uważam, że pozostanie ona zawsze matką troskliwą, matką obecną w życiu Kościoła, matką, która towarzyszy nie tylko papieżom, ale wszystkim wiernym Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Al Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Eminencjo, tę rozmowę obejrzą, usłyszą wszyscy Polacy, którzy żyją nie tylko w Polsce, ale także w Ameryce i innych krajach. Tam, gdzie dociera nasza telewizja i radio, gdzie są Polacy. Pragnąłbym na koniec poprosić Waszą Eminencję o jakieś pouczenie, życzenia dla Kościoła w Polsce i nie tylko, abyśmy jak najpełniej wykorzystali łaskę beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Approfittare questa grazia della beatificazione del servo di Dio Giovanni Paolo II. Ma io direi anzitutto a tutti i polacchi. Przede wszystkim pragnę powiedzieć wszystkim Polakom, by byli dumni ze swego rodaka, który podarował światu i Kościołowi nadzwyczajny przykład humanizmu i duchowości. Drugi ważny aspekt to jest także moje życzenie, aby wszyscy Polacy mogli naśladować przykład papieża Wojtyły w utwierdzaniu tożsamości katolickiej w świecie, a przede wszystkim w naśladowaniu jego cnót, cnoty mocy, cnoty roztropności, ale przede wszystkim cnoty wielkiej postawy chrześcijańskiej w świecie, czyli bycia świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa w świecie. To jest moje wielkie życzenie i również moja modlitwa za Waszą piękną Ojczyznę. Dziękujemy Eminencji za poświęcony nam czas. Raz jeszcze dziękujemy za beatyfikację księdza Jerzego Popiełuszki, którą przyjęliśmy naprawdę z wielką radością. Czuliśmy się uhonorowani obecnością księdza kardynała na tej uroczystości w Polsce. Dziękujemy tym bardziej, że rozumiemy, iż dni poprzedzające beatyfikację są pełne pracy, a ksiądz kardynał znalazł dla nas czas. Dziękujemy z całego serca. Grazie a voi. Volevo solo aggiungere che io sono stato. Ja też Wam dziękuję. Chciałem tylko dodać, że w ostatnim czasie byłem dwa razy w Polsce, zarówno z okazji beatyfikacji ojca Sopoćko, ojca duchownego siostry Faustyny Kowalskiej, jak również z okazji beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, który jest niezwykłym przykładem kapłana, świadka Ewangelii Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwą ofiarą dobroci i Ewangelii. Jest to następny znak, że Polska ofiarowuje całemu Kościołowi światu nadzwyczajne wzorce świadectwa chrześcijańskiej dobroci. A tutta la Chiesa al mondo degli esempi straordinari di testimonianza cristiana di bene, di bene. Jeśli Eminencja pozwoli, dodam, że w tym momencie przychodzą mi na myśl te dwie postaci szczególnie ze sobą związane. Ksiądz Sopoćko wraz ze świętą Faustyną oraz ksiądz Jerzy Popiełuszko. Są to osoby, które mają wiele wspólnego z Janem Pawłem II, prawda? Oczywiście. Co więcej, łączy ich świętość, ponieważ świętość mierzy się, mając na uwadze życie, wiarą, nadzieją i miłością. To jest wspólne wszystkim świętym, ale każdy wyraża świętość na własny sposób. Papież Karol Wojtyła czynił to za pośrednictwem posługi Piotrowej i poprzez swoje wielkie zaangażowanie misyjne w świecie.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko przez świadectwo męczeństwa, szczególnie w obronie wolności sumienia każdej istoty ludzkiej przeciwko uciskowi niesprawiedliwych reżimów. A następnie ojciec Michał Sopoćko w jasnym prowadzeniu świętej siostry Faustyny, a więc jest to wzór ogromnie ważny dla kapłanów całego świata, w ich byciu zawsze do dyspozycji na rzecz kierownictwa duchowego i w sprawowaniu sakramentu spowiedzi jako narzędzia uświęcania. Dziękuję za te piękne słowa. Ja również wam dziękuję.